sądzisz o tym dziele sztuki naftową? O tym dziele sztuki naftową. Robisz taką... Uspokajam. Okay. Dzień dobry. Siema. Siemano. Sędzik, jak się jechał? Ciężko. Po dłuższej ferwie wróciłem do wyjazdów. A Zbigniu z Kosiorkiem sobie cały czas jeździli, on co nic wyrazem. A ja blisko, no ale dobrze się dowiadujemy. Chrapie? Znam? Nie. W porządku, chłopak. W podobnym wieku chyba jesteście, nie? No w tym samym, tylko że on jest ze stycznia. Ja za miesiąc w październiku mam 20. To kto rządzi w pokoju? Oboje, dobrze się dowiadujemy. Rozmawiamy, poznaliśmy się dobrze. Możesz powiedzieć, o co był zakład? Zakład? O objazd. W dobrej restauracji powiedziałem, że nieczysta awansuje w tym sezonie. Kierownik mówi, że nie awansuje. A jak kierowy gra, to McDonald's, nie? Chelsea, porażka. Dlaczego? Co się stało? Ej, co z tym Chelsea się dzieje? Fatalnie. Nie zastanawia się to na początek, ale będzie dobrze. Filip Wójcik płakał po wczorajszej przegranej Chelsea. Bo jest, lamentował niesamowicie. No nie mógł spać. Oglądałeś z nim mecz? Nie oglądałem, ale tylko koszmary miał w nocy normalnie. Rodzinny jesteś chłopak. Ostatnio byli u mnie na meczu właśnie. Teraz byli we Wrocławiu. Byli na tym, na którym zwycięską bramkę strzeliłeś? No to super im się trafiło. Później pojechałem do domu, później po Wrocławiu wróciłem, jakiś się odwiedzamy. Teraz nie wiem, kiedy wrócę, ale... Bo generalnie ty do Lublina z domu masz ile kilometrów? 700, a dokładnie 705. To ile się jedzie, tak normalnym tempem, spokojnym? Samochodem? No. Samochodem się jedzie normalnym, spokojnym. 7 godzin trzeba jechać. Aha. A pociągiem od 9 do 10. A jak ciśniesz, to tak w 6 dojedziesz, czy szybciej? Aha. Oczywiście zgodnie z przepisami. Tak, oczywiście. Teraz jak byłem właśnie w domu, to jechałem z pociągiem, nie? No. Jechałem z pociągiem, nie? To ogólnie, żeby to planować, taką podróż daleko, trzeba planować kilka dni przed, bo to jest jakiś wyjazd za granicę. I ale paszportu nie trzeba brać, przynajmniej. Ale z przesiadkami, czy jest jakiś bezpośredni? Wow. Zielona Góra Lublin, nie? Aha. Ja 14, ja wyjeżdżę, 24 jestem. I możesz sobie zamówić taki przedział sypialniany? Mogę, klasa pierwsza czy tam jakoś tak. A te bilety też podrożały. Kibiców motoru możemy spotkać nawet w Środzie Wielkopolskiej. Proszę powiedzieć, skąd pan przyjechał i dlaczego? Witam działaczy i kibiców motoru. Jestem urodzony na Lubelszczyźnie, mieszkam aktualnie w Poznaniu. Często, gdy jako emeryt przyjeżdżam do Lublina, oglądam wszystkie mecze, najwięcej motoru, no i oczywiście Górnika, nawet byłem parę razy w Puławach. Śledzę codziennie, nie tylko Facebook, ale w ogóle media plus motoru. W związku z tym motor ma nie tylko kibiców w Lublinie, ale ma rozsianych po Polsce. Tylko cicho siedzą,
a serce mają lubelskie. A jak długo pan mieszka poza Lubelszczyzną? Poza Lubelszczyzną mieszkam 50 lat, trochę długo, no ale z przyczyn takich, że z racji zawodowej pojechałem do pracy do Segielskiego i tak zostało, ale w ogóle serce zawsze miałem lubelskie i wracam, zresztą nawet mam panią z Rubina, która mówi, ty mówi, chyba się nie wylecisz z tego jamy z motoru i lubelskiej piłki nie, bo od młodego chłopaka jeździłem na motor i a że życie tak mnie przyniosło, nawet chciałem się wrócić do Lubina, tylko żona była opornikiem. Mówiła, bo to większa możliwość i dzieci na studia. Wszystkiego dobrego życzę, szczególnie pozdrawiam prezesa, prezesie. Kibice są nie tylko w Lubinie, ale w dalekiej Wielkopolsce też myślą codziennie o tym klubie. Oby jak najszybciej się to udało, moje pragnienie, chociaż jeden skok robić, czytaj pierwsza liga, a w perspektywie ekstraklasa. Jak Kuba podobił cię? Kurde, to mogła być bromeczka. Dobra, ku troszeczkę. Słupek. No, słupek, mogła być bromeczka. Szkoda, może w następnym meczu nie będzie szansy. No, ale na pewno cieszysz się, że udało ci się zadebiutować w motorze oczywiście, i to w Pucharze Polski. Oczywiście się cieszę, fajnie, że awansowaliśmy dalej. No i oby teraz trafił się ktoś ciekawy, żebyśmy grali na arenie. Może ktoś z ekstraklasy, najlepiej by było.
Tak się walczy. I tyle. No właśnie, Kosior, tak się walczy. O. Koszulka brudna, pokaż jeszcze raz. Proszę. To znaczy, że... Udajki. Że jeździłeś na tyłku dzisiaj, jak to się mówi, tak? Zadowolony z meczu? Tak, myślę, że dobry mecz. Na zero z tyłu, dwa z przodu, awans. Czego chcieć więcej? Najpierw Kuba szuta słupek, potem ty słupek. Mniej więcej ten sam słupek chyba nawet. No, chyba tak. No, szkoda, ale jeszcze dużo meczy. Mam nadzieję, przede mną dostanę kolejne szanse i uda się. Kto tam cię dzisiaj odwiedził? Rodzinka, znajomi. A, bo ty z Wielkopolski jesteś, tak? To blisko mieli. No, to godzinki stąd. I co? Wszyscy przyjechali i cieszyli się, że cię zobaczyli na boisku. Tak. A ty jak tam oceniasz mecz i swój występ? No, myślę, że dałem dobrą zmianę. Że na pewno jakoś na mnie spadło po zmianie i myślę, że no, wyszarpaliśmy zwycięstwo i najważniejsze, że gramy dalej.